Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Mafia Info. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń sierpnia. 17 sierpnia anglojęzyczne ukraińskie media ujawniły, że jednym z dowódców Legionu Cudzoziemskiego, walczącego w obronie ich kraju, jest były członek gangu Pruszkowskiego i świadek koronny, poszukiwany obecnie listem gończym. Kijev Independent opublikował obszerny artykuł, który jest wynikiem dziennikarskiego śledztwa. Wynika z niego, że już 2 miesiące po rozpoczęciu konfliktu za naszą wschodnią granicą członkowie Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy zaczęli zwracać się do urzędników z prośbą o pomoc. Liczący 78 stron raport, w którym żołnierze skarżą się na dowódców dopuszczających się rabunków i wysyłających podkomendnych na bezsensowne misje, trafił wówczas na biurko samego prezydenta kraju. Jedną z osób, na którą donoszą żołnierze, jest 60-letni Sasza Kuczyński, który, jak podaje raport, miał wysyłać swoich ludzi m.in. do okradania sklepów z wartościowych przedmiotów, w tym sprzętu elektronicznego czy biżuterii. Ma on również handlować bronią, zmuszać podwładnych do oddawania mu części amunicji, nadużywać alkoholu i znęcać się nad żołnierzami. Jak ustalili ukraińscy dziennikarze, Sasza Kuczyński to w rzeczywistości Piotr Kapuściński, znany w Polsce pod pseudonimami Broda, Wel, Kapusta. Kapuściński w przeszłości należał do grupy Pruszkowskiej, a w 2005 roku złożył zeznania przeciwko jej bosom, Wańce i Maliźnie. Został on także świadkiem koronnym i, jak podają media, aby zdobyć ten status, obciążył 20 osób, w tym bliskiego przyjaciela o pseudonimie Szczypiorek. Broda obwiniany jest również o śmierć samobójczą legendarnego policjanta Sławomira Opali, pierwowzoru postaci Despera z serialu Pitbull. Kapuściński oskarżył Opale o współpracę z gangiem Pruszkowskim, przez co policjant spędził 2,5 roku w zakładzie karnym. Krótko po odzyskaniu wolności odebrał sobie życie. Za Brodą już wiele lat temu wystawiono list gończy w związku z popełnianymi przez niego oszustwami. Przestępca ukrywał się m.in. na Ukrainie, gdzie w 2021 roku został zatrzymany i za posiadanie broni i ładunków wybuchowych groziło mu 7 lat więzienia. Kapuściński został jednak wypuszczony natychmiast po wpłacie kaucji i, jak donoszą lokalni dziennikarze, po wstąpieniu do armii została mu ona zwrócona, a postępowanie zawieszone. W opublikowanym niedawno wywiadzie dla Deutsche Welle Kapuściński potwierdził swoją tożsamość oraz to, że jest dowódcą Legionu Cudzoziemskiego. Odpiera jednak zarzuty ukraińskich mediów, twierdząc, że wśród żołnierzy cieszy się szacunkiem, zaś fałszywe oskarżenia pod jego adresem wypłynęły od dezerterów, którzy uciekli z pola walki. Niemieckie media próbowały uzyskać wyjaśnienia od ukraińskiego Ministerstwa Obrony oraz pełnomocnika do spraw obrony kraju, jednak nie otrzymały żadnej odpowiedzi. W ręce irlandzkich służb wpadł 41-letni Polak Michał Eł, który odpowie za przemyt dla jednego z największych europejskich syndykatów narkotykowych. Wszystko wskazuje na to, że koniec kartelu Kinahan, o którym ostatnio opublikowaliśmy odcinek, zbliża się wielkimi krokami. Za kratami znajduje się już kilkudziesięciu członków organizacji, a w ostatnim czasie władze coraz bardziej zacieśniają krąg wokół bossa kartelu Daniela Kinahana. Według ostatnich nieoficjalnych informacji przestępca musiał uciekać z Dubaju i obecnie szuka schronienia na terenie Azji. 4 sierpnia policja po raz kolejny uderzyła w jego organizację. W hrabstwie Westmeath mundurowi zatrzymali 2 pojazdy, w których znajdowało się łącznie 120 kg kokainy, wycenionej na prawie 8,5 miliona euro. W związku ze sprawą służby przeprowadziły czynności również na lotnisku w Longford, gdzie zabezpieczono obserwowaną wcześniej awionetkę. To właśnie nią prochy miały zostać przetransportowane z Francji do Irlandii.
Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy m.in. polskiego pilota, 41-letniego Michała Ł. Mężczyzna usłyszał zarzuty, po czym został tymczasowo aresztowany, bez możliwości zwolnienia za kaucją. Chemik działający w strukturach gangu Wisła Sharks będzie musiał oddać do Skarbu Państwa 10 milionów złotych. Pogrążyły go zeznania dawnego szefa. 10 sierpnia pojawiła się informacja o kolejnym wyroku w sprawie grupy przestępczej tworzonej przez pseudokibiców Wisły Kraków. Tym razem skazany został 44-letni Rafał K., pseudonim Zawodnik. Mężczyzna trafił za kraty już w 2003 roku, jednak po półrocznej odsiadce zniknął z radaru organów ścigania i ponownie schwytano go dopiero pod koniec 2020 roku. Jak ustalili śledczy, przestępca przez lata był nieuchwytny, ponieważ Wisła Sharks zapewniała mu fałszywe dokumenty tożsamości. Chemika pogrążyły jednak zeznania dwóch członków gangu: Macieja S., pseudonim Baxter, oraz byłego lidera grupy Pawła M., pseudonim Misiek. Ten ostatni ujawnił, że Rafał K. regularnie dostarczał grupie amfetaminę, otrzymując od 6 do 10 tysięcy złotych za kilogram. Do substancji następnie dodawano kofeiny i w tej postaci trafiała na rynek. Według zeznań Miśka przez 8 lat Zawodnik dostarczył mu ponad tonę czystego narkotyku, którego wartość wyceniono na ponad 10 milionów złotych. Przed sądem Rafał K. przyznał, że w latach 2007-2018 należał do gangu Wisła Sharks. Za produkcję i handel zabronionymi substancjami sąd skazał go na 6 lat i 6 miesięcy więzienia oraz przepadek na rzecz Skarbu Państwa uzyskanych z przestępstwa 10 milionów złotych. Włoskie władze przeprowadziły kolejną dużą operację wymierzoną w mafię kalabryjską. Tym razem karabinierzy przy współpracy z Guardia di Finanza pod koniec sierpnia zatrzymali ponad 200 osób powiązanych z dwoma klanami Drangety. Śledztwo przeciwko dwóm rodzinom mafijnym z prowincji Kozenca dotyczyło głównie handlu narkotykami, nielegalnego hazardu, bukmacherki oraz prania brudnych pieniędzy. 139 osób trafiło do aresztu tymczasowego, a 50 objęto aresztem domowym. Wśród zatrzymanych w obławie, poza mafiozami, znaleźli się również urzędnicy, przedsiębiorcy czy politycy. Aresztem domowym objęty został m.in. burmistrz miasta Rende, Marcello Manna. Jak ustalili śledczy, mafiozi mieli decydujący głos w sprawie lokalnych wyborów oraz przetargów na zamówienia publiczne. Dochodzenie w tej sprawie trwało 5 lat. Poza zatrzymaniami zabezpieczono także 78 nieruchomości, 44 tereny prywatne, 70 pojazdów, jacht, samolot i majątek ponad 200 firm. Wszystko wyceniono na 72 miliony euro. Robert De Niro powraca na wielki ekran. Tym razem zagra aż dwie główne role w gangsterskim filmie Barry'ego Levinsona. 16 sierpnia amerykańskie media przekazały, że będący legendą gangsterskiego kina aktor wystąpi w produkcji Wise Guys, która opowiada o historii konfliktu wewnątrz rodziny Genovese. W filmie zobaczymy, jak Vito Genovese i Frank Costello toczą wojnę o przejęcie kontroli nad klanem oraz komisją, która stoi na czele nowojorskich rodzin mafijnych. Co ciekawe, 79-letni De Niro wcieli się zarówno w postać Vita Genovese, jak i Franka Costello. Za scenariusz filmu odpowiada Nicolas Pileggi, autor książek, na których podstawie zrealizowano takie gangsterskie hity jak Chłopcy z Ferajny czy Casino. Z kolei reżyser Barry Levinson stał za kamerą takich kultowych produkcji jak Rain Man czy Uśpieni. Był również producentem opartego na faktach filmu Donnie Brasco, w którym postać jednego z mafiozów zagrał sam Al Pacino.